Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a to Kwadratowa Masakra, sezon drugi, czyli coś, czego myślę nie spodziewaliście się na moim kanale. Dziś taki pierwszy odcinek wstępny pokażę, czy naprawdę chcecie tą serię i mam nadzieję, że odpowiedź dostanę. Ponadto, jeżeli oczywiście odcinek się spodoba, w następnych odcinkach postaram się od siebie coś dołożyć tutaj na naszej masakrowej wyspie. Oraz może z innymi użytkownikami właśnie z masakry uda mi się wrzucić jakiś ciekawy materiał. No cóż, jeszcze słowami wstępu, ogólnie podziękowanie dla SKKF-a za dobry gest. Nie chodzi tutaj oczywiście o przyjęcie do serwera. Są to sprawy wewnętrzno-serwerowe, ale SKKF i co niektórzy będą wiedzieli, o co chodzi, jeżeli ten film zobaczą. No dobra, to w sumie tyle. Warto by było się jeszcze przywitać. A więc tak, przywitajmy się, ponieważ na serwerze jest Trakt, czyli były administrator serwera SKKF-a. No więc cóż, tu ogólnie z tego co się orientuję jest spawn, także zobaczmy kto już się tutaj zdążył wybudować. A więc, jak sami widzicie, magister, który zapewne nie obrazi się jak do niego wstąpimy. Cóż, chleba jak sami widzicie ma od cholery. I to w sumie on ma taką jedyną porządną fabrykę chlebka na całej wyspie. Tu domek, no myślę, że dalej zagłębiać się nie będziemy. Nie, całkiem nieźle to wygląda. Dobra, drzwi zamknięte, zobaczmy. Tu zejście do kopalni. Master czułka. Tutaj taka w sumie pełniąca Moria, która... kopalnie Mori, które pełnią rolę powszechnej, po prostu serwerowej kopalni. Następnie, tu tak jak na masakrze, masakra jest tego znana, mamy cmentarzysko. Wow, jak widzę, coś tutaj bombnęło i troszkę poniszczyło nagrobki. Mój zdaje się gdzieś jest tutaj. O, zniknął. No tak, albo zapewne wybuch, już nie pamiętam gdzie był. Ale ogólnie Madzio lideruje, jeżeli chodzi o śmierci. Ja na razie mam 0 i mam 5 żyć, ponieważ na pierwszej mapie zjadłem w pewien sposób 2 diaksy. No i pokażę wam jak to wygląda. Mam jednego diaksa od Deltiego. Wielkie dzięki Delti za tego diaksa. No i cóż, prawym przyciskiem myszy jak klikniemy jest wgrany taki plugin, że go zwyczajnie w pewien sposób zjadamy i dostajemy jedno życie, bo jak wiecie masakra jest na trybie hardcore. No i mamy określoną liczbę żyć, jak wszystkie wykorzystamy, to po prostu dostajemy bana. No właśnie tutaj mieszka wspomniany Delti. Zobaczmy co tam u niego słychać. No, przyznam, że chyba też się dopiero zaczyna budować. Także jak na razie skromny domek. Jak sami widzicie jest bardzo mało miejsca. Ja sam przyznam, że prawdopodobnie wybuduje się gdzieś na wodzie, ale wy jeszcze możecie mieć duży wpływ do zadecydowania, gdzie ja mam tutaj mieszkać. Tu, no jak widzę, zamek zamknięty. Także przyzwoita budowla. Tylko dokładnie nie wiem, kto tutaj mieszka. A, mamy, proszę. Master czułek. I kupson. Master kupsona i czubka, no coś takiego. Tutaj chyba częściowo trolling był zastosowany. No a tu Rezi i Blow, którzy w drugim odcinku zostali zaprezentowani, ale to wszystko na kanale SKKF-a. Była jeszcze adnotacja, że złodzieje nie wpuszczają. Ja do takich typków nie należę, tylko tutaj chętnie się rozejrzeć, co oni tutaj mają. No dobra, można zaskoczyć w dół. Gdzieś jeszcze tutaj mieszkał Syk Kfy. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, gdzie on może być. Kurczę, gdzieś chyba domek przeniósł. Bo miał domek ogólnie na drzewie, ale ciężko mi teraz go odnaleźć. Co jeszcze? Wiem, że na pewno gdzieś się buduje Multi, Mandio i Kon. I to jest prawdopodobnie ich domek, co do tego zaraz się przekonamy. Czy rację mam? Tak, tutaj mieszka Kon, tutaj Everas i Kremówka naprzód. A tutaj chyba pojedynczo mieszka Kon. A z kolei gdzieś tam dalej na wyspie buduje się właśnie Multi i Mandio wspólnie. Ogólnie no to cóż, troszkę tutaj do roboty jest, ogólnie wystarczy przeżyć i to jest główny cel. W sumie, jak sami widzicie,
Szczególnie przyzwoitych itemów nie mam. Ja praktycznie dopiero co zacząłem. W sumie trochę kamienia muszę pokopać. No i zobaczymy. Później wspólnymi siłami ustalimy, gdzie ja tutaj mam zamieszkać. I cóż, to chyba tyle słowami wstępu. Taki prawie że 6-minutowy wstęp. O proszę, tu nie wiem, czy tutaj się KKF przeniósł. Być może. No i słowami wstępu to chyba tyle. Także decydujcie, czy chcecie kontynuację serii. Mam nadzieję, że tak, bo to będzie zapewne jakieś urozmaicenie na moim kanale. I to w sumie wszystko na dziś. Także trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.